Trenerze, w takich warunkach pogodowych to chyba trudno w trafną analizę tego sparingu. No to są na pewno trudniejsze momenty, wiadomo, że śnieg i boisko. Także taka trochę ślizgawka już się w drugiej połowie robiła, bo w pierwszej połowie tej płynności było dużo więcej takiego, żeśmy się spodziewali sparingu. Ja tylko mogę tylko podziękować rywalowi, że również uważał na kości i spotkanie było w dobrej atmosferze, także ja jestem zadowolony. Te pierwsze dni po powrocie pomyśli trenera? Tak, pomyśli, w szczególności, że zespół, można powiedzieć, w całości jest zdrowy i tutaj nie mamy jakichś większych problemów, obyśmy tylko w tym zdrowiu wytrzymywali, także to jest najważniejsze w tym okresie przygotowawczym. Praca rozpoczęta, pierwszy tydzień testowy, wprowadzający za nami, dzisiaj jednostka takiej gry, także wszystko idzie pomału do przodu. Już w środę rywal z absolutnie najwyższej półki, bo w Krakowie gramy z Krakowią. Tak, to super znowu dla nas sprawdzian, który znowu nie ma sobie co absolutnie ani obiecywać, ani w jakiś sposób. Natomiast będziemy się mierzyć z zespołem, który gra dzisiaj w Ekstraklasie i dla nas to jest ogromnie cenna lekcja. Tak jak dzisiaj na pewno dla chłopaków z Kluczborka z nami mecz też jest drużyną z wyższej ligi, tak my jedziemy pokornie i będziemy tą lekcję przyjmować. Natomiast będziemy się starali po prostu swoje robić. Wiadomo, że najprawdopodobniej zagramy również na naturalnej nawierzchni. Dla nas to duża sprawa, że w tym momencie będziemy mogli na takiej nawierzchni się sprawdzić.